Cześć, witam Was w moim nowym programie, który będzie, mam nadzieję, ukazywał się cyklicznie, a dokładniej raz w tygodniu. Mam zamiar w nim podsumowywać wszystkie seriale na podstawie komiksów, a może w przyszłości nie tylko, które obejrzałem w danym tygodniu. Będzie to zawsze omawianie spoilerowe, chyba że dostanę dostęp do jakiejś przedpremierowego seansu. Wtedy będzie oczywiście ostrzeżenie, że jest taki i taki serial, ale i tak będę raczej mówił wtedy bezspoilerowo. Natomiast wszystkie ogólnodostępne seriale będę tutaj jak najbardziej spoilował, więc będą konkretne omówienia konkretnych wątków. Na tą chwilę zamierzam omawiać następujące seriale. Będzie to Supergirl, Agents of S.H.I.E.L.D., Flash, Arrow, Riverdale i prawdopodobnie Legion, jak zacznie regularnie wychodzić. W przyszłości zobaczymy, co będzie dobre, co będzie warte omawiania, ale póki co ta grupka seriali będzie regularnie pojawiać się w tym właśnie programie. Nie przedłużając więc, przejdźmy do samego programu i zacznijmy omawiać, jakie to superbohaterskie seriale pojawiły się w ostatnim tygodniu. Zaczynamy od Supergirl. I trzeba przyznać, że ten odcinek nie był jakiś powalający. Supergirl trzyma jednak cały czas w miarę równy poziom. To jest dalej ten serial, który można w sposób bardzo odmurzający sobie pooglądać. Jest tam kupa rozrywki, kupa takiej kompletnie nieskrępowanej, takiej kompletnie bezpretensjonalnej, takiej, jakby to powiedzieć, no, która, przy której można się po prostu dobrze bawić, nie trzeba za wiele myśleć. W tym odcinku cały motyw z Livewire uważam, że nie wyszedł najlepiej. Od kolejny złoczyńca tygodnia, tym razem zły pan doktor, który porwał Livewire, żeby odsysać jej moc i robić swoje własne, mniejsze jej wersje. To oczywiście było dosyć słabe. Miało to być jak wprowadzeniem do tego, żeby pokazać, jacy są różni bohaterowie, jak na tle Supergirl sprawdza się Guardian, czy w tym wypadku Monel, ale nie byłem wielkim fanem tego wątku. Dużo lepiej wypadł według mnie tutaj wątek z Marsjanami, który niestety był przez to dosyć krótki, bo był zdecydowanie gdzieś tam na drugim planie i motyw relacji pomiędzy żonem a Megan, czyli oczywiście Martian Manhunterem i przyszłą Miss Martian, więc to wiadomo, że musiało się wreszcie jakoś załagodzić. I to zostało, uważam, całkiem ładnie przeprowadzone. Ten główny wątek bywały zdecydowanie w tym serialu lepsze, aczkolwiek cały czas można się przy tym całkiem nieźle bawić. Przechodzimy do Marvela i Agenci Tarczy dalej nie powalają, lekko tylko mówiąc. Kiedy omawiałem ten serial jeszcze regularnie, co tydzień w osobnym filmiku, mówiłem, że bardzo brakuje tutaj takich ludzkich uczuć, że bohaterowie są cały czas w pracy i że nie ma w ogóle miejsca na tego typu emocje. I tutaj chciałbym wspomnieć poprzedni odcinek, którego nie miałem okazji omówić. Tam właśnie pojawiła się scena, której do tej pory mi brakowało. Mieliśmy scenę, w której Mac wraca do pokoju i rozmawia z Jojo. Kilka rzeczy. Po pierwsze, scena ta nie dzieje się podczas żadnej akcji. Nie jest związana z żadną akcją. Nie. Wszystko, co mówi Mac, nie wynika z tego, że ma zaraz umrzeć i musi to na końcu powiedzieć. Nie jest to diaboliczne wyjawienie jakiegoś złoczyńcy w rodzaju: haha, zawiodłeś swoją córkę, czy coś w tym rodzaju. Jest to spokojna rozmowa, totalnie po godzinach, dwójki ludzi, kompletnie oderwana od całej jakby akcji, od całej narracji, od całej intrygi. I jest to scena bardzo ludzka, która powoduje, że mamy sympatię do Maca, uczłowiecza go. Widzimy, że nie jest już tylko tym walącym cały czas stereotypowe, banalne teksty o robotach i innych dziwnych rzeczach gościem, tylko faktycznie człowiekiem z krwi i kości, którego jak sami, jako w większości, tak mi się wydaje, ludzie, możemy się odnieść. I uważam, że ta scena była bardzo ładnie zrobiona. Mój problem jak zwykle polega na tym, że dostaliśmy jedną taką scenę i nie pamiętam, kiedy ostatnim razem dostaliśmy coś takiego, bo tym oto w drugim odcinku przechodzimy już do tajnych informacji z życia Fitza i jego ojca, ale oczywiście tym razem dowiadujemy się tego, jak złowieszczy LMD Radcliffe'a krzyczy: znam twojego ojca, mogę ci powiedzieć, bo widziałem się z nim ostatnio, ha, 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 mój diaboliczny plan i tak dalej. I wracamy do właśnie tego typu przedstawiania postaci, co po prostu powoduje, że po raz kolejny nie widzimy w nich ludzi, a cały czas jakieś obiekty, intryg i nic poza tym. Ale mało tego, naprawdę mało tego. Najgorsze, co ten odcinek nam pokazał, to wielkie ujawnienie, kto stoi za Watch Dogs, za tą całą ekipą polującą na Inhumans. Jest to zły Rosjanin, który pije wódkę w swojej łodzi podwodnej i chce użyć swoich pieniędzy, żeby zabić wszystkich Inhumans, a potem
Potem chce zabić to, co spowodowało, że oni się tu pojawili i o, o kim on mówi, o czym on mówi. Czy będzie to interesujący wątek, czy będzie to... Nie, to Coulson. Tyle. To Coulson. Chce zabić Coulsona. Bo Coulson podobno ma coś wspólnego, bo brał udział we wszystkich akcjach, w których pojawiali się super goście. Ale wiecie, jest agentem SHIELD. I był tam, gdzie go służba wysyłała. I Nick Fury na przykład też tak miał, w większości. Po prostu. Ale ten ruski koleś, który pływa swoją prywatną łodzią podwodną i pije wódkę i mówi cały czas, jakie to old ways są lepsze i on by najchętniej pobiegł, wiecie, na Syberię i porąbał trochę drewno siekierką i on mówi, że Coulson jest za to odpowiedzialny. Ma tak debilna, po prostu debilne ujawnienie, że po dosyć nudnym odcinku jeszcze się po prostu było takie... Aaaa, dobra, przejdźmy do kolejnego serialu. Bo tutaj nie ma już o czym mówić. Czas na Flasha. I tutaj muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Początek tego sezonu był cholernie kiepski. Cały motyw z doktorem Alchemy, który wybudzał moce w różnych gościach, którzy mieli je we Flashpointie i z Savitarem, był tak beznadziejny, to była taka powtórka po prostu tego, co mieliśmy wcześniej. Villan tygodnia. Na początku byli to villani z reaktora cząsteczek, potem byli to villani z innej ziemi, a teraz są to villani z innej rzeczywistości, przeciągani. Cały czas w kółko wałkowanie dokładnie tego samego motywu, po prostu do usranej śmierci. To było tak beznadziejne, że się tego oglądać nie dało. I mówiłem już od jakiegoś czasu, że poziom Flasha spada. Tymczasem, po przerwie, jakby złapał drugi oddech. Dwa odcinki, zarówno ten pierwszy wracający, jak i ten najnowszy, były naprawdę sympatyczne. Oglądało mi się je z wielką przyjemnością. Były wyładowane dokładnie tym, czego w SHIELD mi brakuje, czyli ilością uczuć. To jest w tym serialu, pomimo tego, że często jakość produkcji jest dużo gorsza, wątki fabularne bywają dużo debilniejsze, zachowanie postaci bywa czasem dużo bardziej irracjonalne, chociaż SHIELD nie żeby tego brakowało. Ale dzięki właśnie relacjom, dzięki temu na przykład, że jest Cisco, którego większość osób, które ogląda, to uwielbia. Na przykład SHIELD nie ma takiej postaci, ale już dosyć porównań. Mamy teraz, uważam, relację między Barrym a Iris, która wreszcie dorosła, która wreszcie jest czymś więcej niż love dramą typu CW, gdzie wiecie, on ją kocha, ona go nie jest z innym i tak dalej, cała ta masa niepotrzebnych rzeczy. I ich relacja jest naprawdę właśnie, masz wrażenie, że jest taka bardzo dorosła, że wreszcie jest konkretna, że wreszcie jest ugruntowana i dzięki temu Iris, która była według mnie dosyć irytująca na przykład w pierwszym sezonie, teraz jest naprawdę też postacią, którą się lubi, którą się po prostu dobrze ogląda ją w odniesieniu do innych osób. Tak samo mamy, nie wiem, Wally'ego, co do którego nie dawałem mu żadnych szans, był bardzo irytującą postacią, ale teraz też jest całkiem fajnym sidekickiem, drugoplanową właśnie postacią, idącą gdzieś tam za Flashem, którą Flash może mentorować i w ciekawy sposób się uzupełniać. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobili w tych dwóch odcinkach. Jeżeli utrzymają te tempo, to uważam, że Flash może wrócić naprawdę do niezłego poziomu, który reprezentował w pierwszym sezonie i tylko temu kibicuję. Bo oglądało mi się wtedy to bardzo dobrze i teraz też miałem po prostu, szczególnie w tym drugim odcinku, banana na gębie właściwie przez cały odcinek. Także świetna robota i mam nadzieję, że Flasha dalej będzie mi się tak dobrze oglądało. Przechodzimy teraz do Arrow, które zaliczało wzrost jakościowy po bardzo marnym trzecim i czwartym sezonie, więc jakby mieli bardzo, bardzo głębokie dno, z którego się odbijali. Mówiłem o tym, że ten serial ogląda się coraz lepiej, ale mieli skąd wyjść. I ten odcinek był taki sobie, muszę powiedzieć. Z jednej strony mamy w głowie to, dlaczego teraz pojawiła się taka, a nie inna bohaterka i oczywiście kiedy na końcu ujawniła, że jej imię to Dinah, no to wiedzieliśmy, że po prostu tak długo próbowali jakoś wleść naszą lore wcześniej, żeby stała się Black Canary. I nikt tego nie kupował i po prostu scenarzyści w końcu uznali, że nie mają pomysłu, jak zapleść to, żeby ta postać stała się tą Black Canary, którą znamy z komiksów czy innych źródeł, tą partnerką Olivera, że w końcu ją uśmiercili i wprowadzili zupełnie inną postać, która ma po prostu moce z tego akceleratora cząsteczek z Flasha. No i proszę, mamy nową Black Canary.
Jak ona się sprawdzi, ciężko powiedzieć. W tym odcinku jeszcze nic, nie wiem. Jasne, potrafi kopać tyłki, ale to nie wystarczy. Trzeba mieć charakter, trzeba mieć fajne dialogi, a póki co nie napisali jej, no bo była tym samotnym wilkiem i dopiero kiedy zobaczymy ją w interakcji zresztą, wtedy będziemy wiedzieli, czy jest jakkolwiek interesująca. Motyw z Felicity i jej powrotem do hakerstwa uważam, że był beznadziejny kompletnie. To wydaje mi się, że nie zmierza donikąd. To znaczy, dokąd zmierza, ale nie gdzieś, gdzie wydaje mi się, że może być coś ciekawego. Więc wydaje, po prostu mam wrażenie, że trochę nie mają pomysłu na Felicity na tym etapie. Trochę nie mają po prostu pomysłu, co robić z tą postacią. Próbowali różnych rzeczy i to nie działa, więc nie dziwię się, jak niedługo ją też ubiją po jej powrocie do hakerstwa. Podobał mi się motyw z Johnem Deaglem i wyciąganiem go z więzienia jakby. Nowy prawnik, który oczywiście wszystko wskazuje na to, że jest również Vigilante, czyli tym Punisherem w DC. Uważam, że jest całkiem ciekawą postacią, przyjemnie ogląda się jego interakcje z Oliverem, czy w tym wypadku z Deaglem. Mamy jakąś sympatię do tego gościa, chociaż widzimy, że dla nim kryje się coś więcej. Jak choćby to, że pewnie w nocy bierze spluwo i morduje przestępców. Ale ten wątek myślę, że wyszedł całkiem nieźle. Reszta drużyny, szczególnie nie mam do nich sympatii. Mister Terrific jest trochę irytujący. Znaczy wiem, że o to chodzi. Chodzi o to, żeby on gadał rzeczy, których nikt nie potrzebuje usłyszeć. Że próbuje być zabawny, a i nie jest. I jakby to jest oczywiste, że nie jest zabawny, ale trochę to przestaje działać według mnie. Natomiast bardzo na plus flashbacki i Talia al Ghul. Póki co tyle, co pokazała, była naprawdę ciekawą postacią, dużo ciekawszą niż jej siostra, dużo ciekawszą niż jej tata. W tym jednym odcinku uważam, że wyszła całkiem intrygująco. Jest badassem, jednocześnie jest trochę tajemnicza, pomaga Oliverowi i tak dalej, więc Talia została wprowadzona w tym krótkim czasie, uważam, w bardzo, bardzo fajny sposób. Także poziom Arrow cały czas rośnie, nie jest to cały czas jeszcze serial jak w drugim sezonie, gdzie się wszyscy zachwycaliśmy, głównie dlatego, że brakuje mocnego villana, Deathstroke'a ciężko przebić, Prometeusz póki co w żaden sposób nie przyciąga i tego jednak brakuje. Brakuje tego odbicia jakiegoś dla Olivera, które by nas wciągnęło, ale myślę, że w porównaniu do tego, co reprezentował sobą trzeci i czwarty sezon, to Arrow naprawdę jest w dużo lepszym miejscu niż był przez ostatnie lata. I na koniec spoilerowych podsumowań Riverdale. Mamy już dwa odcinki ze sobą. Co do pierwszego miałem pewne zarzuty i nie dlatego, że jest to teen drama. Ja wiedziałem, że będzie to teen drama, bo jest to reklamowane jako teen drama. Od niedawna zresztą czytam komiksy Archie, te nowe, pisane przez Marka Wade'a, czy Jughead, Chipa Zdarskiego. Uważam, że to, co zostało stworzone, ta reinterpretacja komiksowa na dzisiejsze czasy komiksów Archie, uważam, że jest rewelacyjna, czyta mi się to świetnie. Więc już miałem jakieś wejście w ten serial, to znaczy już wiedziałem mniej więcej, kim są te postacie. Oczywiście serial to i kolejna reinterpretacja, bo reinterpretacji tej historii była cała masa przez lata, więc nie spodziewałem się kalki jeden do jednego. Ale jest tam na tyle dużo fanserwisów i takich trochę takich samoświadomych żartów, puszczeń oka do widza, że ogląda się to naprawdę nieźle. O tyle co w pierwszym odcinku trochę nie podobało mi się to, jak budują Archiego jako gościa, który siedzi we własnej głowie i nic nikomu nie mówi. No tyle w drugim odcinku wydaje mi się, że zostało to trochę naprawione. Wreszcie dogadał się ze swoim odwiecznym komiksowym kumplem Jugheadem. Wreszcie powiedział mu dokładnie wszystko, co leży mu na sercu, a jakby Archie musi mieć kogoś, komu może się zawsze wygadać w ten sposób. I to mi się podobało, to, że ta gromadka na końcu się zeszła. Betty, Weronika, uważam, że bardzo fajnie dobrali aktorki, czuć tą chemię naprawdę między całą gromadką. I jednocześnie intryga, którą chcą wpleść, żeby serial był tak, jak był reklamowany, Gossip Girl spotyka Twin Peaks. To na razie naprawdę gra i o tyle, co, tak jak mówię, przy pierwszym odcinku nie miałem pewności, co z tego będzie. Drugi uważam, że był dużo lepszy, dużo lepiej nacisnął tam, gdzie powinien nacisnąć, czyli na relacje postaci, a jeżeli kupimy postacie, kupimy ich relacje, to, że tak powiem, dalej będzie z górki. Także póki co jestem usatysfakcjonowany tym, co dostaję z Riverdale. Na koniec jeszcze chcę powiedzieć o pierwszym odcinku serialu Legion i tu spokojnie, nie będzie absolutnie żadnych spoilerów co do samej fabuły. Ten odcinek jeszcze przed wami, ja miałem okazję przejść się na pokaz prasowy pierwszego odcinka i tutaj chciałbym się podzielić kilkoma uwagami, po raz kolejny zaczynam, nie będzie tutaj absolutnie żadnych spoilerów co do samej fabuły. Jeśli ktoś z was oczekuje serialu akcji, przepełnionego jakimś, nie wiem, pokazówkami, czy to w sposób Flasha, czy Agentów Tarczy, czy jeszcze lepszego budżetu pod tym względem,
niestety się zawiedzie. Legion nie jest absolutnie serialem akcji, ale jeżeli oglądaliście jakiekolwiek zwiastuny, to nie powinniście trochę tego oczekiwać. W większości zwiastunów widzieliście gościa, który siedzi w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj nie będę dokładnie spoilował co i jak, ale idea Legiona jest taka, że ma on w swojej głowie, w komiksach, nieskończoną ilość osobowości, a co tym idzie, nieskończoną ilość mocy, bo każda z tych osobowości może nie okazać kolejną moc. Więc jest to postać, z którą twórcy mogą zrobić absolutnie wszystko i będzie to dalej kanoniczne. Mogą dać mu dowolne zachowanie i dowolną moc i ej, to jest dalej Legion, tylko pamiętajmy o tym, żeby to co jakiś czas się zmieniało, albo działało wszystko naraz, albo w jakikolwiek inny sposób. I twórcy uznali, że w ten sposób zrobią właśnie postać, której nigdy nie będzie wiadomo o co chodzi. W serialu co chwila zastanawiamy się, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest w jego głowie, co nie jest w jego głowie, co się stało, co się nie stało, kto jest kim, ale jednocześnie jest to zrobione przynajmniej w pierwszym odcinku na tyle ciekawy sposób, na tyle dobrze są rozrzucone te okruszki chleba, że zamiast nas to odrzucić, zaczyna nas to intrygować i chcemy się dowiedzieć, co się tu tak naprawdę wydarzyło, co się tutaj dzieje i chcemy naprawdę się dowiedzieć. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że Legion jest postacią z świata Marvela, od mutantów, nie będzie to raczej powiązane w żaden sposób z filmami. Zresztą zostało to wyraźnie zapowiedziane, ale co więcej, wydaje mi się, że nie będzie to nawet w żaden sposób powiązane ze światem mutantów. To znaczy tak, nie ma żadnych wątpliwości, Legion jest mutantem, w tym świecie są mutanci, to jest wyraźnie powiedziane, Fox może tego terminu używać luźno, więc nie będą się powstrzymywać, tak trochę jeszcze, żeby może lekko utrzeć Marvelowi nosa, chociaż to jest produkcja stworzona przy kooperacji Marvela i Foxa, ale tutaj słowo mutant pada, więc tu jakby nie ma żadnych problemów, mutanci są. Aczkolwiek nie będzie tutaj raczej jakichkolwiek innych postaci, nie zobaczycie Wolverina już, nie pomijając nawet filmy, ale nawet jakiś, nie będą się starali wpleść, nie wiem, Gambita czy innych drugoplanowych postaci. Wydaje mi się, że będą się starali pójść jednak własną drogą. Wiecie, macie z jednej strony seriale CW, gdzie korzystają bardzo luźno ze wszystkich możliwych postaci DC, do których mają prawa, mają tam prawa do naprawdę sporej gromadki, a z drugiej strony mamy takie Agents of S.H.I.E.L.D., gdzie udają, że postacie mogą się pojawić, ale oczywiście nie mogą. W przypadku Legiona jestem wręcz przekonany, że nie będą robić ani jednego, ani drugiego. Znaczy jest Legion, jest świat, gdzie są mutanci, on ma te swoje moce i jakby tyle. Resztę zbudują na własnych nogach i nie będą starali się za wszelką cenę, wiecie, mówić ej, hej, dzieciaki, nudzicie się tym serialem? Spokojnie, w następnym odcinku spotkacie Wolverina, albo będziemy udawać, że Wolverine jest tuż za kadrem. Ani jedno, ani drugie, wydaje mi się, że to będzie zbudowana kompletnie autonomiczna fabuła i uważam, że to dobry ruch, uważam, że Legion i ten cały motyw z psychodelą, z mieszaniem, co jest rzeczywistością, a co nie, sam jest w stanie się obronić i nie potrzebuje, że tak powiem, wsparcia komiksowego, to jest tylko taka baza do wyjścia i uważam, że może być coś z tego interesującego. Pierwszy odcinek jak najbardziej to pokazał. Jeszcze na koniec dodam, że jestem bardzo zadowolony z poziomu aktorstwa. Przede wszystkim główny bohater jest cholernie charyzmatyczny, cholernie interesujący i w pewien sposób sympatyczny, przez to dobrze się to ogląda, ale też postacie drugoplanowe, te, o których dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej, również tutaj działały i również były niepokojąco, intrygująco, charyzmatyczne, że tak się wyrażę, jak można mówić o głównie bohaterach przewijających się w psychiatryku. Także zachęcam na pewno do sprawdzenia pierwszego odcinka Legionu. Jak tylko zacznie wychodzić, dorzucę go do tej listy i będę omawiał go spoilerowo. To całe moje podsumowanie serialowe, jakie mam w tym tygodniu. Jednak na sam koniec chcę mieć jeszcze jeden segment, w którym będę mówił o ciekawych zapowiedziach czy innych informacjach ze świata seriali na podstawie komiksów. Nie będzie to stały segment, no bo nie w każdym tygodniu dostaniemy jakieś ciekawe informacje, ale w tym tygodniu akurat coś dostaliśmy. I były to informacje castingowe. Po pierwsze do serialu Cloak & Dagger, gdzie wreszcie dostaliśmy konkretną obsadę i to jest ciekawe, bo przez jakiś czas myślałem, że Cloak & Dagger to jest taki serial, ktoś rzucił pomysł i nic więcej z nim się nie dzieje. Wiecie, jest cała masa projektów, które miałaby powstawać, ale nie, już faktycznie obsadzono aktorów i to obsadzono dosyć młodych aktorów, co jest ciekawe, bo ja kojarzę Cloak & Dagger jednak jako trochę starsze osoby, po 20, tam 20 kilka mieli przynajmniej z tego, co ja ich znam, mniej więcej w wieku Petera Parkera, czyli pod 30 są teraz w komiksach, ale faktycznie swoje moce dostali, będąc nastolatkami. I co ciekawe, dostali je od narkotyków, co jest świetne, bo jestem ciekawy, czy zmienią ich origin. Bo wiecie, miałby to przesłanie, hej dzieci, bierzcie różne narkotyki, aż w końcu któreś dadzą wam supermoce. Więc myślę, że to zmienią, bo w komiksach to jest, że tak powiem, trwający żart, więc za każdym razem, kiedy pojawia się Cloak & Dagger, co jakiś czas ktoś wyciąga informację, ej, dostaliście więc swoje moce, biorąc dragi?
Więc myślę, że mogą to jednak zmienić. Ale chętnie zobaczę Super Hero Love Story, bo tak jest opisywany ten serial. Jeszcze nie widziałem go dobrze wykonanego, więc ja na to jak najbardziej czekam. Druga rzecz, która cieszy mnie dużo bardziej niż Cloak & Dagger, to serial Runaways. I już informacje były od jakiegoś czasu, że powstaje, że będzie na platformie Hulu i tak dalej, i tak dalej. Ale również nic się nie działo jakby tam większego. Ale wreszcie ogłoszono casting i już znamy również aktorów. Uważam, że dobrano ich naprawdę trafnie. Jak patrzę na tych aktorów, jestem sobie w stanie wyobrazić praktycznie co do każdej z tych postaci, że jest to postać, którą ja znam i uwielbiam z komiksów, bo tutaj muszę powiedzieć, Runaways jest jednym z moich ulubionych komiksów, które wyszły pomiędzy 2000 a 2010 rokiem, czyli w tym okresie przed Marvel Now. Po prostu wciągnąłem się w Runaways, uwielbiam te wszystkie postacie. Naprawdę czytałem to po parę razy, jeżeli mówię, Riverdale było teen dramą, to ja czekam na superbohaterską teen dramę, którą są właśnie Runaways i nie mogę się tego doczekać. Tutaj ciekawostka, zmieniono nazwisko bohaterki Molly Hayes na Molly Hernandez. Na początku nie wiedziałem, o co z tym chodzi, ale przeczytałem, to nie jest potwierdzona informacja, ale wydaje mi się, że jak najbardziej trafna. Zmiana wynikła po prostu z tego, że Marvel nie ma prawa do mutantów. Molly Hayes w komiksach jest mutantką i ponieważ Marvel ma prawa do Runaways jako grupy, ale nie może użyć Molly Hayes jako mutantki. Wiecie, jakoś wybrnęli z tego z Quicksilverem i Scarlet Witch swego czasu i myślę, że tu po prostu zmieniono nazwisko, żeby niejako powiedzieć, że to jest inna postać. Molly Hernandez, a nie Molly Hayes. Będzie pewnie pełniła dokładnie tą samą rolę, zresztą opis, który podrzucili, jak najbardziej tego pasuje i wzięto też dużo młodszą aktorkę. Każdego z pozostałych bohaterów gra aktor w okolicy lat 20, natomiast do Molly wzięli 14-latkę, więc ewidentnie będzie dokładnie pełniła tą samą rolę, ale najwyraźniej zmienili nazwisko, żeby nie była tą mutantką z komiksów, no bo prawa i tak dalej. Wiecie, no, zagmatwany świat i przy okazji oczywiście na pewno nikt nie powie, że jest mutantką, bo to Marvel. Trudno. Natomiast jedna rzecz, która mnie jeszcze bardzo cieszy, jeśli chodzi o Runaways, to właśnie te opisy. Każda postać dostała króciutki opis od studia, żeby możemy sobie przeczytać, kim jest dana postać i jaki ma charakter. I uważam, że to była taka esencja po prostu postaci. To mnie przekonało, że twórcy tego serialu naprawdę łapią, to naprawdę wiedzą, kim są Runaways. Dostaliśmy opis tego, że na przykład Chase jest brany za tępego osiłka, ale ma przebłyski geniuszów podczas swojego montowania wynalazków, co jest podobne w ten sposób trochę przypomina swojego ojca, który jest podobno genialnym wynalazcą. Wziąłem też żywcem z komiksu. Nico Minoru, która jest teraz, wiecie, emo, goth, kid i to taką totalną outsiderką. Wzięte totalnie z komiksu. Carolina Dean, która jest Miss Perfect, jej rodzice również są państwo idealni, są tacy wszyscy zrobieni, wiecie, dopicowani co do najmniejszego szczegółu. Idealnie z komiksu i tak dalej, po prostu widzę te postacie, widzę te wszystkie odniesienia i mam wrażenie, że naprawdę to będzie serial stworzony przez ludzi, którzy go łapią. Moja jedyna, tutaj jedyny żal, ale absolutnie będę w stanie to zrozumieć, wydaje mi się, że Velociraptor, który towarzyszył całej drużynie, czyli Old Lace, niestety się nie pojawi. Wiecie, efekt Velociraptora, to nawet w Grze o Tron, która miała ogromny budżet, wilkory pojawiały się bardzo rzadko i ostatecznie wszystkie były ubijane, nawet pomimo tego, że w książce żyły, prawdopodobnie, żeby po prostu zaoszczędzić na budżecie i Velociraptor, wiecie, no myślę, że raczej nie będzie towarzyszył tej drużynie i go sobie darują. Trochę szkoda, chociaż nigdy nie wiadomo, może go zrobią, cholera wie. Ja bym chciał, żeby oczywiście był, bo to jest ważna postać w drużynie, ale przeżyję, bo rozumiem, że budżet, jakby najważniejsze są relacje w grupie i na razie Jeff Loeb, czyli ten prezes telewizyjny, który odpowiada za wszystko, czy Netflixa, czy agentów, czy teraz to, mówi, że aktorzy mają świetną chemię i to będzie widać w serialu. Trzymam go za słowo. To tyle w moim, miejmy nadzieję, cyklicznym programie, w którym będę podsumowywał seriale na podstawie komiksów, które widziałem w ostatnim tygodniu, a także serialowe nowinki, jeżeli uznam, że są na tyle interesujące, że warto je omówić. Jak zwykle dajcie mi znać, jakie wy seriale oglądaliście, jak wam się podobały odcinki, które tutaj omawiałem. No i do następnego razu. Cześć!